W ramach badań operacyjnych istnieje zagadnienie optymalizacji zapasów. Na tym filmie pokażę Wam, jak można wykorzystać w tym celu model Wilsona jako klasyczny model sterowania zapasami. Treść zadania jest następująca. Producent przetworów owocowych dysponuje ograniczonym magazynem, w którym może przechowywać maksymalnie 10 ton surowca. Zapotrzebowanie na surowiec w kolejnych kwartałach wynikające z przewidywanego popytu oszacowano na 8, 7, 5 i 10 ton. Przewidywana cena surowca wynosi 3, 4, 2 i 4 zł za kilogram. Jednostkowy koszt przygotowania dostawy wynosi 2000 zł, a koszt magazynowania na kwartał 1 zł za kilogram. Znaleźć optymalną wielkość partii zakupów surowca w kolejnych kwartałach. Jeżeli wypiszemy najważniejsze rzeczy, ile maksymalnie może nam przyjąć magazyn, jakie mamy zapotrzebowanie, jakie to były ceny za kilogram każdego z surowców, ile wynosił koszt dostawy i jaki jest koszt magazynowania jednego kilograma przetworu owocowego na kwartał, możemy zastosować model tutaj Wilsona, czyli powiedzmy model, który pozwoli nam określić, ile należy jednorazowo zamawiać produktu i jak często, żeby łączny koszt całkowity związany z odnowieniem zakupów, z odnowieniem zamówienia, z kosztem samego zakupu i z kosztem magazynowania był jak najniższy. Żeby ta funkcja całkowita była jak najniższa, my musimy obliczyć tak matematycznie pochodną całej funkcji względem wielkości partii, bo my musimy się dowiedzieć, ile należy zamawiać produktu, żeby łącznie koszt całkowity, czyli cała funkcja osiągała minimum. Jeżeli to matematycznie policzymy, a tutaj na tym ten film nie będzie polegał, widzimy, że pochodna, czyli wynik pochodnej z tego wyniku ma powstać i jak widzimy, ona nie zależy całkowicie, funkcja kosztów nie zależy od wielkości ceny, ile kosztuje nas surowiec. I teraz, jeżeli taką pochodną, czyli ten wynik przyrównamy do zera, powstaje nam wzór, z którego możemy wyprowadzić, czy powiedzmy, wychodzi nam równanie, z którego możemy wyprowadzić wzór na Q jako optymalną wielkość zamówienia. Czyli to wszystko jest do przekształcenia, z tego wychodzi wzór Wilsona. I teraz, jak widzimy, nie zależy to w ogóle od ceny i od tego, ile wynosi zapotrzebowanie. Te elementy zostały uznane za stałe. I teraz w tym wzorze widać, że K to jest koszt odnowienia jednego zamówienia, ale zacznijmy od początku może. Po prostu popyt w kolejnych kwartałach to są te wypisane wartości. Q jest wartością szukaną, czyli to ile będziemy zamawiać za każdym razem. Koszt odnowienia tutaj wynosił 2000 zł. Cena naszego surowca była różna i jak wiemy w tym wzorze nie występuje, więc nie ma sensu nawet jej wypisywać. I koszt jednostkowy magazynowania to jest 1000 zł za tonę. Dlaczego ja mówię za tonę? Bo jeżeli było 1 zł za kilogram, to za całą tonę zapłacimy 1000 zł. I wszystko jest liczone w tonach, więc trzymajmy się tej jednostki. A więc podstawiając wiemy, że mamy tak 2 razy K, które wynosi 2000 zł. Tu jest suma naszego popytu, ale w stosunku rocznym przez łączny koszt magazynowania jednej jednostki, czyli jednej tony produktu. I to, co otrzymujemy, jest to optymalna partia, ile należy zamawiać u nas tych przetworów owocowych. I taka wielkość, około 11 ton, zapewnia nam osiągnięcie najniższych kosztów całkowitych zgodnie z tym modelem Wilsona. Kolejne pytanie brzmi, no dobrze, jeżeli mamy w tym momencie zamawiać jednorazowo po 11 ton surowca, to pytanie, ile takich zamówień należy wykonać? I teraz tak, jeżeli jednorazowo ja muszę zamawiać tylko po około 11 ton surowca, to teraz wychodzi na to, że łączne zapotrzebowanie, które mamy w ciągu roku,
czyli to będzie około 30 ton, przypada na jedno zamówienie 11, czyli takich zamówień prawie po 11 ton trzeba około zrobić prawie 3 zamówienia w ciągu roku. Jeżeli przyjmiemy, że około są to 3 zamówienia w ciągu roku, to można powiedzieć, że w ciągu roku trzeba zrobić ok, 3 zamówienia i taka liczba zamówień po około średnio 11 ton daje nam możliwość osiągnięcia możliwie najniższych kosztów całkowitych. I teraz jeżeli przyjmiemy, że rok to 4 kwartały, czyli 250 dni roboczych, to w tym momencie można przyjąć, że jeżeli średnio robimy 3 zamówienia w ciągu roku, to można powiedzieć, że takie zamówienie robimy raz. Jeżeli w ciągu roku potrzebujemy 3 zamówienia, to robimy raz. 1/3 roku to jest jakby cykl trwania jednego zakupu, czyli po 1/3 całego roku dokonujemy odnowienia naszego zapasu. Czyli jeżeli rok przyjmiemy, że to są 12 miesięcy, czyli robimy takie pojedyncze zamówienie na 11 ton co 4 miesiące.